Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złożył niezapowiedzianą wcześniej wizytę na Ukrainie. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jutro będzie przebywał w Polsce. Dzień przed przyjazdem do Polski. Cztery dni przed rocznicą rosyjskiej napaści. Prezydent USA Joe Biden przybył do Kijowa. Myślę, że to historyczny moment dla naszego kraju. Spotkał się z prezydentem Ukrainy, potwierdził stanowisko, w którym Amerykanie jednoznacznie opowiadają się przeciwko Rosji i jej zbrodniczej wojnie. Złożył kwiaty pod ścianą pamięci żołnierzy poległych na froncie. W tym czasie na Ukrainie zawyły syreny. Alarmy miały ostrzec przed aktywnością rosyjskiego lotnictwa. Joe Biden na własnej skórze przekonał się, jaki był ten ostatni rok dla Kijowa, pełen lęku, przerażenia, śmierci. Ale z perspektywy amerykańskiego prezydenta przyniósł to, co nie wydarzyło się od lat. Wszyscy powstali i próbowali przeciwstawić się tej rosyjskiej napaści. Sprzeciwił się temu cały naród amerykański, ale w rzeczywistości Ukrainie pomaga bronić się niemal cały świat. NATO. Joe Biden mówił o porażce Putina. Wskazał, że agresor nie wymazał Ukrainy z mapy. Osłabił za to własną gospodarkę i wystraszył własnych obywateli, spośród których dziesiątki tysięcy uciekło z kraju. Putin liczył, że Zachód pozostanie słaby, podzielony, niedecyzyjny. Decyzje jednak zapadały. Together. Zbudowaliśmy koalicję, która przekazała Ukrainie niemal 700 czołgów, tysiące pojazdów opancerzonych, 1000 dział artyleryjskich, ponad 2 miliony sztuk amunicji i ponad 50 nowoczesnych wyrzutni rakietowych. Ukraina nie obroni się sama. Prezydent Wołodymyr Zełenski zdaje sobie z tego sprawę i szuka wśród państw NATO gwarancji bezpieczeństwa. Mówił o tym w obecności prezydenta USA. Ta niesprowokowana i zbrodnicza wojna Rosji musi zakończyć się oczyszczeniem całej ukraińskiej ziemi z rosyjskiej okupacji i solidnymi gwarancjami długoterminowego bezpieczeństwa zarówno dla naszego kraju, jak i dla całej Europy i całego świata. Kreml wciąż nie zamierza się cofnąć. Wszyscy spodziewają się kolejnej ofensywy. Trudno jednak przewidzieć, jaki będzie miała przebieg. Amerykanie składają kolejne deklaracje po obietnicach w sprawie patriotów i czołgów, wykluczeniu na razie dostaw myśliwców. Mówią o dużych pieniądzach, jakie trafią na Ukrainę. Dzięki ponadpartyjnemu poparciu w Kongresie przekazujemy miliardy bezpośredniego wsparcia budżetowego, które rząd może natychmiast wykorzystać, aby pomóc w zapewnieniu obywatelom podstawowych usług. Według informacji przekazanych przez amerykańską administrację o wizycie Joe Bidena w Kijowie uprzedzeni zostali Rosjanie. Stało się to na kilka godzin przed wyjazdem. Biały Dom nie chciał ujawniać, jak Kreml zareagował na wiadomość w tej sprawie. Na warszawskim Bemowie szkolili się dziś żołnierze 18. Pułku Przeciwlotniczego z 18. Dywizji Zmechanizowanej. Ćwiczeniom przyglądał się wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Kolejne ćwiczenia, kolejny sprzęt. Sprzęt mała na ryw. Tym razem jest to sprzęt, który pochodzi, jeśli chodzi o wyrzutnie i rakiety, z Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o stacje radiolokacyjne i ciężarówki, na których posadowione są wyrzutnie, z Polski. A więc mamy kolejny przykład współpracy przemysłu polskiego, polskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłem państwa natowskiego, tym razem Wielkiej Brytanii. Jak wskazywał wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak, Wojsko Polskie jest zdeterminowane, by jak najszybciej uzyskać zdolność bojową, która pozwoli skutecznie chronić przestrzeń powietrzną naszego kraju. Patrioty plus system NAREW będzie stanowić, już stanowi bardzo ważny argument, jeżeli chodzi o odstraszanie, a będziemy oba systemy konsekwentnie rozbudowywali, konsekwentnie będziemy wzmacniali. Na warszawskim Bemowie szef MON obserwował szkolenie żołnierzy 18. Pułku Przeciwlotniczego z 18. Dywizji Zmechanizowanej, Żelaznej Dywizji, która jest odpowiedzialna za nasze bezpieczeństwo we wschodniej części kraju. Chcę państwa zapewnić, że zdolność bojową ta jednostka uzyska już w bardzo krótkim czasie.
Na sprzęcie, na którym ćwiczą obecnie żołnierze z 18 pułku, będą również uczyć się żołnierze z 15 pułku przeciwlotniczego w Gołdapi, wchodzącego w skład 16 dywizji zmechanizowanej stacjonującej w województwie warmińsko-mazurskim. Żołnierze z tej jednostki, system Mała Narew, mają otrzymać w czerwcu. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział na czerwiec pierwszą konferencję programową swojej partii. Pełna propozycja wyborcza ma być ogłoszona we wrześniu. Głosowanie jesienią. Choć kampania wyborcza formalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to politycy największych partii już od ubiegłego roku spotykają się z wyborcami w całej Polsce. To w dużej mierze od mobilizacji elektoratu zależy, kto będzie sprawował władzę przez kolejne 4 lata. Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika Sieci powiedział, że plan na wybory już się krystalizuje. Nie powiem, że jest w 100% gotów, ale jest wysoce zaawansowany. Najważniejszy jednak jest oczywiście nowy plan dla Polski, który musimy przedstawić. Według prezesa PiS-u większość z propozycji programowych z wcześniejszych kampanii zostało zrealizowanych. Jednak nie wszystko się udało i nad tym trzeba pracować. Nie wyszedł między innymi program mieszkaniowy. To kwestie, gdzie rządzący szukają nowych rozwiązań. Główną przyczyną był opór deweloperów, części samorządów i różnych korporacji, które miały na przykład udostępnić tereny. Nie poddajemy się jednak, będziemy walczyli o tanie mieszkania dla Polaków. Mamy nowe pomysły uwzględniające dotychczasowe doświadczenia. Prezes PiS-u zapowiedział również przedstawienie oferty dla przedsiębiorców. Jarosław Kaczyński oznajmił, że od kwietnia wróci do objazdów po kraju i spotkań z wyborcami. Premier Mateusz Morawiecki przebywał dziś w Toruniu, spotkał się z noblistami, wygłosił przemówienie w trakcie Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Mikołaj Kopernik, który patronuje dzisiejszemu spotkaniu, nie stracił wiary po swoim przełomowym odkryciu. Paradoks odkrycia Kopernika polega na tym, że wiedza, która pozwoliła mu dokonać tak wielkiego odkrycia, przyniosła też świadomość, że świat nie kręci się wokół człowieka. Krótko mówiąc, im więcej wiemy, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak mali jesteśmy wobec wszechświata. Historia ludzkiej cywilizacji to historia prób uporania się ze świadomością naszej ułomności. Czy ostatni rok nie udowodnił, że nawet najlepsza technologia nie uchroni nas przed wirusami? Czy ostatni rok nie udowodnił, że nawet najlepsza technologia nie chroni nas również przed chorymi ambicjami tyranów, co widzimy dziś na przykładzie barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę. We wolnym świecie nauka służy ludziom do tego, żeby ich życie w świecie było bardziej bezpieczne, lepsze, bardziej godne. W okresie ferii zimowych podróżujemy częściej niż zwykle. Przypominamy więc, że otwarte szlabany na państwowych odcinkach autostrad nie oznaczają, że przejazd jest darmowy. Bilet autostradowy trzeba kupić wcześniej. Mimo że od wprowadzenia systemu e-toll minął już rok, wielu kierowców nadal nie wie, że za przejazd państwową autostradą trzeba płacić. Otwarte szlabany nie zwalniają z opłat. Planując swoje podróże, szczególnie te związane z wakacjami zimowymi, warto wcześniej zadbać o bilet autostradowy. Mówi Małgorzata Spychała z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Bilet można kupić poprzez aplikację e-toll. Papierowy bilet można też nabyć na stacjach Orlen czy Lotos. Jakie dane podajemy podczas zakupu biletu? Kupując e-bilet należy pamiętać o podaniu prawidłowych danych pojazdu, numeru rejestracyjnego oraz daty przejazdu i określić odcinek przejazdu. Tłumaczy Sławomir Witczak z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. O czym warto pamiętać? Bilet autostradowy możemy zakupić z 60-dniowym wyprzedzeniem. Wyjaśnia Małgorzata Spychała z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Bilet ważny jest przez 48 godzin od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży. Od niedawna bilet można kupić poprzez aplikację Janosik, Autokonto czy aplikację Banku Millennium. To były informacje dnia. Z Panem Bogiem.